puszczać Grzegorza Królikiewicza jest taką propozycją dla polskiego kina, którą wydaje mi się, polskie kino właściwie powinno odrobić. To znaczy, to jest lekcja, którą polskie kino po prostu powinno odrobić, żeby wyrwać się troszeczkę z tej takiej stagnacji i wyrwać się z tej takiej troszeczkę stopklatki, jaką weszło, wydaje mi się, po przynajmniej w ostatnich 20 latach. I myślę, że przede wszystkim można tutaj mówić o przynajmniej trzech postulatach. Tym, co zawsze współtworzyło kino Grzegorza Królikiewicza, jego sposób na tworzenie. Mianowicie, proszę Państwa, Grzegorz Królikiewicz w polu rodzimej kinematografii jest właściwie jedynym twórcą, który obok tego, że realizuje filmy, pisze także teksty teoretyczne, stworzył własną teorię kina i w jego filmach ta teoria po prostu pracuje. Konsekwentnie te filmy są realizowane według konsekwentnie założonej teorii. Jest to, można powiedzieć, autor najbardziej radykalnego języka filmowego w polu rodzimej kinematografii. To jest taki twórca, który traktuje medium filmowe jako takie medium, można powiedzieć, bardzo, bardzo gorące, jako pewien projekt. Proszę Państwa, w końcówce lat 60. Grzegorz Królikiewicz napisał i opublikował tekst o przestrzeni filmowej poza kadrem. To jest taki główny postulat jego teorii kina, który bardzo mocno uwypukla, bym powiedział, rolę widza. Mianowicie w twórczości, w filmach Grzegorza Królikiewicza bardzo wiele dzieje się poza kadrem. Jeżeli w tym klasycznym tekście o przestrzeni filmowej poza kadrem Grzegorz Królikiewicz pisał o dwóch typach inscenizacji. O inscenizacji apodyktycznej i inscenizacji demokratycznej. Inscenizacja apodyktyczna to jest taka, jaką znamy z tradycyjnie pojętego kina. To jest to, co, proszę Państwa, widzimy na ekranie. Przykładowo film, który widzieliśmy, był zrealizowany w takiej metodzie. To znaczy, Państwo analizowaliście, odbieraliście to, co widzieliście Państwo na ekranie. W przypadku wielu filmów Grzegorza Królikiewicza, zwłaszcza filmów fabularnych, Państwo jako widzowie jesteście włączeni w proces odbioru filmu. Waszą wrażliwością, doświadczeniem, kompetencjami Państwo bardzo wiele dopowiadacie, ponieważ bardzo wiele rzeczy po prostu w przestrzeni kadru nie widać. One się dzieją jakby w offie. I Państwo współtworzycie ten film, stąd też jedna inscenizacja jest to inscenizacja apodyktyczna, druga jest to inscenizacja demokratyczna. To jest ten model kina, który Państwo jako widzowie współtworzycie. To jest taki fundament tej teorii profesora Królikiewicza. Druga rzecz, która jest takim postulatem też, wydaje mi się, dla rodzimego kina, to była współpraca reżysera z artystami z pola sztuk wizualnych. Myślę tutaj przede wszystkim o takiej bardzo twórczej inspiracji, właściwie takiej obustronnej inspiracji między Grzegorzem Królikiewiczem a Zbigniewem Warpechowskim, czyli artystą z pola sztuk wizualnych, twórcą performance'ów, który robił scenografię, zrealizował scenografię do bardzo wielu utworów Grzegorza Królikiewicza. Te najwybitniejsze
to na przykład wieczne pretensje. Ten film także Państwu polecam, jeśli go nie znacie. Wydaje mi się, że to jest także, proszę Państwa, model kina, który dzisiaj bardzo mocno funkcjonuje w świecie. To znaczy, to są twórcy, którzy inspirują się tym, co się dzieje w twórcy filmowi, którzy inspirują się tym, co się dzieje w polu sztuk wizualnych, bądź sami artyści z pola sztuk wizualnych sięgają po kamerę i realizują filmy. Na przykład Steve McQueen, filmy typu Głód czy Wstyd, filmy nagradzane na bardzo wielu festiwalach, czy Wilhelm Sassner, który teraz sięgał po kamerę. To jest to, co Grzegorz Królikiewicz robił w latach 70., w latach 80. w polskiej kinematografii. Kolejny taki postulat, który jest zawarty w tym pomyśle na kino Grzegorza Królikiewicza, to jest, proszę Państwa, pewna funkcja jakby widza. Widz, który musi wykonać pracę. To znaczy widz, który, to jest bardzo istotne słowo w tej koncepcji, to jest pewna także funkcja poznawcza, którą widz musi wykonać w przypadku filmu, w przypadku odbioru filmu. To znaczy, to jest pewien dialektyczny proces i Państwo, po prostu oglądając film, macie pewne, powiedzmy, do niego przygotowanie. Ten film poniekąd powinien także postawić jakieś inne argumenty i z tego powinna się wytworzyć jakaś nowa jakość. Dla Grzegorza Królikiewicza bardzo istotne jest pojęcie surrealizmu, hiperrealizmu. To jest coś, co atakowanie różnymi niespodziankami, które wytrącają nas z przyzwyczajeń, które nasz proces poznawczy po prostu rozbudowują. To jest bardzo istotny postulat właśnie pracy, którą widz musi wykonać, odbierając utwór filmowy. Jesteśmy tutaj daleko od takiej funkcji kinematografii jako rozrywki. Jesteśmy tutaj w jakimś takim bardzo mocno także społecznym myśleniu.